kot przyjaciele od lat. Z torbą pełną listów ledwie świt zabłyśnie, swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ze snu wstaje słońce, słychać ptaków koncert i szczęśliwy jest naprawdę Pat. Każdy dobrze zna pocztowy wóz, a przyjaciół ma Pat jak mało który. Może właśnie dziś spotkasz go znów z listem u swych drzwi. Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Z torbą pełną listów ledwie świt zabłyśnie, swym pocztowym wozem rusza w świat. Swym pocztowym wozem rusza w świat. Bądź szczęśliwy w życiu, tak jak Pat. Listonosz Pat i kolejowy inspektor. Dzień dobry, pani Goggins. Co za piękny dzień. Dzień dobry, Pat. Tak, prześliczny. Przy takim słońcu człowiek z trudem zmusza się do pracy. Tak, wiem, o czym pani mówi. Ale słońce czy deszcz, do roboty się bierz. No, tak, masz rację. Gotowe. To są listy do szkoły. To dla pastora. O, a tu jest ważny list do Adżaja. Dobrze. Najlepiej, jak zacznę od niego. Tak jest. Miłego dnia. Na to liczę. Żegnam, pani Goggins. Do widzenia. A może to niedokręcona śruba? Adżaj! Herbata! Już idę! Cześć, Adżaj! Coś taki zmartwiony. Cześć, Pat! Chodzi o rakietę. Coś się zepsuło, ale jeszcze nie wiem co. O nie! Co się stało? Zupełnie zapomniałem o okresowej kontroli zielonej rakiety. Ale do wieczora ją naprawisz, prawda? Nie, Pat. Inspektor przyjeżdża dziś po południu, a ja nawet nie uruchomiłem rakiety. I popatrz, jak to wszystko wygląda. Jeśli inspekcja nie wypadnie pomyślnie, mogę zamknąć stację. Będziemy musieli stąd wyjechać. O nie, tak się nie stanie. Potrzebna nam stacja i ty też, żebyś ją prowadził. Wiem. Poprosimy wszystkich sąsiadów, żeby przyszli pomóc. O, dziękuję, Pat. Wspaniale. Nie martw się, Adżaj. Zrobimy tu porządek. Cześć, Pat. Cześć. Adżaj nie bardzo wiedział, od czego zacząć. Witam, panie. Oto poczta. Dziękuję, Pat. Wszystko w porządku, kochanie? Ogłaszam akcję stacja. Nie rozumiem. Dziś przyjeżdża inspektor kolejowy. Dziś? O nie, nie jesteśmy gotowi. Ale będziemy. Adżaj naprawia lokomotywę. I jeszcze nakrętka. Wy musicie tylko dopilnować, żeby w kawiarni wszystko grało. O nas się nie martw. Dziękuję, Pat. Nie ma za co. Do zobaczenia. Dźwignia regulatora musi się łączyć z wysięgnikiem. Wysięgnik musi łączyć się z poprzeczką. Poprzeczka łączy się z głównym zaworem. Ojej! Nigdy nie skończę tej roboty. Cześć, Pat. Co to za pośpiech? Mamy stan wyjątkowy, Ted. Stan wyjątkowy? Tak.
Andrzej potrzebuje pomocy. Rakieta się popsuła, a dziś po południu przyjeżdża inspektor kolejowy. A to klops. Zaraz tam będę. A tu robota zaczeka. Dzięki, Ted. Do zobaczenia. Może z lokomotywą będę miał więcej szczęścia. Uwaga, uwaga! Koniec przerwy! Wchodzimy do środka i bądźcie grzeczne! Witam, moi drodzy. Listy, panie Pringle. Dzień dobry, Pat. Wszystko w porządku? Cóż, ze mną tak, ale Andrzej ma problem. Co się stało? Dziś przyjeżdża inspektor kolejowy. Twój tata dostał list. Ale rakieta nie działa, a na stacji jest bałagan. Ojej, dziś po południu mieliśmy iść na stację na wycieczkę. Teraz trzeba to odwołać. Proszę pana, mam dobry pomysł. Słuchamy, Saro. Może pójdziemy na stację i pomożemy posprzątać? Tak, bardzo dobry pomysł. To też będzie szkolna wycieczka. Tak, jasne. Cóż, chyba nie będziemy przeszkadzać. Nie, ani trochę. Andrzej liczy na pomocników. A więc dobrze. Pójdziemy na stację zaraz po obiedzie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia, Pat. Andrzej? Słucham. Wybacz, kochanie. Co mówiłaś? Nieważne. To już ostatni z jesiennych krokusów. Witam, pastorze. Oto poczta. O, witaj, Pat. Dziś zająłem się sadzeniem cebulek. Kwiaty wielebnego ojca wyglądają przepięknie. No wiesz, dziękuję, Pat. Drogi pastorze, właśnie chciałem porozmawiać o kwiatach. Tak? Mów, proszę. Andrzej ma dziś wizytę inspektora kolejowego, a skrzynki z kwiatami na stacji wyglądają bardzo brzydko. I sądzisz, że moje kwiaty mogłyby ją ozdobić? Tak, tak. Jeśli to nie problem... To będzie dla mnie zaszczyt. Zaraz skończę pracę w ogródku i udam się na stację. Nie możemy przecież zawieźć niszy i Andrzeja. Och, to wielka pomoc, dziękuję. Chodź, Jess. Cześć, jak wam idzie? Tak sobie. Mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Najpierw dobra. Wiem, co się popsuło w rakiecie i wiem, jak ją naprawić. A zła wiadomość? Nie mam potrzebnej części. Trzeba ją wymienić. A można ją zdobyć tylko w głównym warsztacie na stacji w Pencaster. No tak, kiepska sprawa. I tak muszę wpaść do Pencaster po pocztę. Mogę zatrzymać się na stacji i zabrać część. Żaden kłopot. O, Pat, jesteś wielki. Pracuj dalej nad rakietą. A ja wrócę, jak tylko będę mógł. Czekam. Cześć, Pat. Chodź, Andrzej, bierzmy się do roboty. Pat ruszył do Pencaster. Czasu było mało, a spraw bardzo wiele. I jak? Wszyscy gotowi? Tak, a więc naprzód. Idziemy. O! No, wszystko gotowe. A może schowamy te ciastka do lodówki? Dzień dobry. Witam. Przyszliśmy pomóc. O, bardzo wam dziękuję. Jak to miło z waszej strony.
jesteśmy już. Od czego mamy zacząć? Więc tak. Najpierw to wszystko trzeba zanieść do lokomotywy. Dobrze. Tak jest. Potem trzeba zamieść peron. I dobrze umyć. Znaki na drzwiach wypolerować. Naprawić ławki. I umyć wszystkie okna. Tak jest. Oddział. Naprzód. Marsz. To do nas. A pastor może... Już dostałem polecenie. Zajmę się kwiatami, Andrzej. O, nie pomyślałem. Rusz się, Andrzej. Ogarnij się jakoś. Inspektor będzie tu za kilka minut. Mam nadzieję, że Pat się nie spóźni. Robi się późno, Jess, ale chyba zdążymy na czas. Pat i Jess szybko załatwili sprawy w Pencaster, a w Zielonej Dolinie na stacji też nikt nie próżnował. Cześć! Gotowe? Pat! Mam potrzebną część. Czekaliśmy na ciebie. No i proszę. Wygląda jak nowa. Halo? Dzień dobry. Jest tu kto? To inspektor kolejowy. I ja tak myślę. Dzień dobry, panie Bans. Witam. Skontroluję pańską stację i pociąg. Tak, ja... Proszę mi nie przeszkadzać. Mamy wiele rzeczy do sprawdzenia. Chciałbym wszystko obejrzeć. Tak, ja... Chodź. Panie Bans, zaczynamy. Pan inspektor był bardzo dokładny. W dodatku przez cały czas skrzętnie zapisywał coś w swoim notesie. No cóż, panie Bans, nie zaszkodziłoby trochę odkurzyć w lokomotywie. Tak. I trzeba dokładniej posprzątać w kasie. Tak. Za to ciastka były przepyszne. O. A pańska zielona rakieta robi wielkie wrażenie. O. W szczególności podnosi na duchu widok wszystkich mieszkańców zaangażowanych w sprawę stacji. Z przyjemnością informuję, że zarówno stacja, jak i zielona rakieta pomyślnie przeszły inspekcję. Gratuluję. Dziękuję. Brawo, brawo. Nie wiem, Pat, co bym zrobił bez ciebie. Nie dziękuj mnie. Chyba wszyscy zasłużyli na pochwałę. I na darmową przejażdżkę. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Kto z was zgadnie sam, co dziś w torbie dla was mam? Czy są w niej listy, pocztówki, paczki, kolorowe znaczki? Co tam jest? Kot Jess, on! Kto z was zgadnie sam, co dziś w torbie dla was mam? Wersja polska, telewizja.